Czy masz świadomość? Władze państwowych Wód Polskich rozpoczęły w całej Polsce kontrolę wylotów odprowadzających ścieki i wody opadowe do rzek, w tym do Odry. Pierwsze wyniki, kontrola wciąż trwa, są alarmujące. Jak ustaliła Rzeczpospolita, inspektorzy zidentyfikowali już ponad 17 tysięcy urządzeń, które nie miały uregulowanego stanu formalno-prawnego lub nieznany był ich właściciel. W samym dorzeczu Odry naliczono ich aż 5816. Kontrole na razie potwierdziły, że tylko na 3,5 tysiąca wydano pozwolenia. Do dziś stwierdzono, że 282 wyloty są nielegalne. Katastrofa ekologiczna na Odrze pokazała nie tylko opieszałość i niekompetencje władz, ale też potrzebę radykalnej naprawy zarządzania ochroną środowiska i gospodarką wodną w Polsce. Każdy kryzys jest bolesny, bolesną lekcją. Nie wystarczą przeprosiny premiera RP i symboliczne dymisje. Ważne, by wspólnie z udziałem debaty publicznej wykorzystać kryzys do potrzebnych i rzeczywistych systemowych zmian. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu dwa fragmenty z materiałów prasowych. Pierwszy to z Rzeczpospolitej, a drugi ze stanowiska Czas na zmiany koalicji Czas na Odrę i koalicji Ratujmy Rzeki. A dzisiaj zajmiemy się właśnie tym, co się dzieje na Odrze. Państwa i moim gościem jest Radosław Gawlik, ekolog, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia. W latach 1997-2000 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Również zasiadał w Sejmie przez 12 lat. Dzień dobry, Radku. Cześć, dzień dobry tobie, dzień dobry słuchaczom. Radku, proszę o jeden najważniejszy i najmocniejszy fakt, który może uświadomić naszym słuchaczom, z czym mamy do czynienia dziś na rzece Odrze. Pojawiają się takie dane, że wyłowiono od 100 właściwie do już 200 ton ryb. Chyba to będzie bliżej tych 200, jeśli policzymy od początku właśnie tego kryzysu, tej katastrofy, czyli od sytuacji w kanale Gliwickim, Oławie i później dalej, prawda, jak to wędrowało przez okolice Wrocławia i w dół Krosna Odrzańskiego. W tej chwili jesteśmy już właśnie przy Szczecinie. Proszę Państwa, w ogóle to przeliczanie na tony ryb to jest jakieś takie straszne, bo to są, i chcę to właśnie powiedzieć, dlaczego to jest straszne, bo mniej więcej tona ryb, tych dużych ryb, to jest jakieś około 1000 ryb po kilogramie. Jak 200 ton, to jest 200 tysięcy ryb dużych, co oznacza, że małych, średnich i organizmów w ogóle takiego na rybku to będą miliony. Mówimy rzeczywiście o klęsce, katastrofie, totalnym zniszczeniu Odry od kanału Gliwickiego właśnie po Szczecin w tej chwili, po Zalew Szczeciński. Gdzie mamy, no wszystko na to wskazuje, w wielu miejscach, czy w większości miejsc, taką pustynię wodną, czyli wodę, gdzie całe życie biologiczne, bo nie tylko ryby, ale też skorupiaki, też małże po prostu wyginęły. Więc czegoś takiego nie było na pewno w historii, bo byśmy geolodzy by nam to pokazali, że coś takiego, że tak wyginęły w rzekach stworzenia. I nie było chyba w sferze no, tych nie wiem, 150 czy 200 lat ery przemysłowej człowieka. Więc naprawdę jest to kolejny jakiś Armagedon i kolejny z kryzysów chyba, który musimy doliczyć do tych, o których już wiemy, prawda? Dziejące się na naszych oczach. A kto odpowiada Twoim zdaniem za katastrofę ekologiczną na Odrze? Wygląda na to, że przyczyną są jednak zrzuty przemysłowe, to, co, na co wody polskie, dobrze, że teraz zwracają uwagę.
Być może te 282 wyloty nielegalne, ale być może te w ogóle poza wylotami ktoś zrzucił, ale też może być, że to są zupełnie nielegalne zrzuty na przykład soli. A co to znaczy zrzuty przemysłowe? No, górnictwo wydobywając węgiel produkuje solankę, zasolone wody, które specjalnie retencjonuje, ma cały system, który się nazywa OLZA, można to w internecie wyszukać. I ten system polega na tym, że się dozuje odpowiednią ilość, jak jest wysoki poziom wód, no żeby nie zanieczyścić, żeby nie zabić właśnie tej rzeki. I górnicy to wiedzą, mają na to pozwolenia wodnoprawne. I jest pytanie, prawda, czy dotrzymali tych pozwoleń wodnoprawnych. Tym bardziej, że jest mowa w tych materiałach, że ten system zbiera wodę na wypadek dwumiesięcznej suszy. A jak wiemy, suszę mamy od marca co najmniej i ona trwa już dłużej niż 2 miesiące, więc mogło się zdarzyć, tego nie wiem, pewnie będziemy to sprawdzać, że na przykład z górnictwa popłynęło więcej tych ścieków, a mogło się zdarzyć, że popłynęło więcej tych ścieków słonych, nie wiem, z Bumaru Abendy, o czym redaktor Harukowicz właśnie donosi, a może z Kędzierzyna Koźla, a może z innych zakładów, a może jest to suma zakładów, zrzutów zakładów przy bardzo niskim stanie wód i przy bardzo ciepłej wodzie. To prawdopodobnie jest przyczyn więcej, ale na pewno ta przyczyna pierwotna leży po stronie ludzi, czyli jest antropogeniczna. To nie jest przyczyna naturalna, to większość ekspertów się z tym zgadza. Czyli rozumiem, że te zrzuty przemysłowe dzisiaj w Polsce, jeżeli się ma odpowiednie papiery, one są legalne? A drugie pytanie, czy one są korzystne dla środowiska, dla tych wód, dla tej rzeki, dla tych rzek? No one nie są korzystne, no bo między innymi dlatego cały ten system zorganizowało górnictwo i się nim chwali, że gdyby tak zrzucano w sposób nieuporządkowany, a szczególnie do mniejszych rzek, to życie w tych mniejszych rzekach by zabito, prawda? Do Odry też. Dlatego ten system polega na tym, że w zależności od ilości wody w rzece dozuje się odpowiednią ilość, żeby nie przekroczyć jakby pewnego poziomu solanek, soli, bo tam są sole, różnego rodzaju sole, prawda, właśnie, które powodują no coś takie sole jak w Bałtyku, prawda, powodują tego rodzaju zasolenie, taki efekt. Się pojawia słonawa albo słona woda. Więc dlatego te pozwolenia w pewnych okolicznościach umożliwiają jakby zrzuty, kontrolowane zrzuty, można powiedzieć, ładunków soli. Podobnie ma KGHM, który się wczoraj przyznał do tego, zresztą poseł Piotr Borys go tam wypytał o to, pojechał na kontrolę, skoro ktoś mu chyba coś powiedział na ten temat, bo tak posłowie nagle, no fajnie, że się interesują. Okazało się, że przez cały sierpień KGHM, czyli na nasze górnictwo miedziowe, zrzucało, prawda, solankę do Odry do 10 sierpnia. I sami właśnie przestali zrzucać tą solankę, kiedy się zorientowali, że jest katastrofa. Nie byli jakoś poproszeni, uczuleni. To też świadczy, prawda, na własną odpowiedzialność zatrzymali to i, prawda, zbierali, retencjonowali tą sól, bo właśnie ze względu na, pomyśleli, że może to jakby się przyczyniać do katastrofy. To pokazuje też, że odpowiedzialność czasami znajduje się na szczęście w zakładach, ale też, że nie było żadnego zarządzania i nie ma żadnego zarządzania taką katastrofą. A to jeszcze dopytam, a te zrzuty przemysłowe to jest standard na świecie, w Europie, w Stanach, nie wiem, na Zachodzie? Niestety obawiam się, że tak. Tak to bywa, no, ale normalna sytuacja jest taka, że ścieki przemysłowe się oczyszcza albo podczyszcza, więc tak samo tutaj powstawały całe zakłady właśnie w górnictwie odsalania wód. Pamiętam, nawet Narodowy Fundusz dodawał na to środki, prawda? W Dębieńsku powstał taki zakład, który redukował sól, no właśnie, żeby nie zabijać wody w rzekach, prawda, w Odrze i Wiśle, bo te zrzuty są i do Odry, i do Wisły, prawda, solanych górniczych. To z tego, co pamiętam, tak to zawsze było, ale no jak powiedziałem, być może w warunkach takich niskiej ilości wody i bardzo wysokiej temperatury, no powstały tam na bazie tych soli, no jest jedna z teorii bardzo taka prawdopodobna, bo Niemcy w tej chwili o niej mówią też, a Polacy już wcześniej jakby to wskazywali, polscy naukowcy, niemiecki Instytut Rybactwa Śródlądowego, że na bazie tej solanki, tak jak w Bałtyku, właściwie powstały sinice, czyli takie pierwotne organizmy, które zaczęły wytwarzać toksyny. I że te toksyny właśnie doprowadziły do takiej śmierci tak masowej w różnych miejscach, prawda, Odry. A to jeszcze dopytam a propos tych oczyszczalni. Czyli ten system teraz takiego bezpośredniego zrzutu do naszych wód odbywa się
a nie ma systemu tego oczyszczania. Dlaczego? No, pewnie nie wymusiliśmy. Organy, które, znaczy trzeba powiedzieć też, że nasze służby zostały no, pod wpływem różnych tutaj wydarzeń politycznych podzielone bardzo absurdalnie, czyli że pełnomocnikiem do spraw zarządzania i gospodarki wodnej jest pan Grubarczyk, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury. Że wcale pani minister Moskwa, minister środowiska i klimatu nie odpowiada za to formalnie. Formalnie powinien za to odpowiadać pan Grubarczyk i kompetencje są strasznie porozszarpane, to pokazały wczorajsze posiedzenie komisji sejmowych, na której byliśmy, że posłowie też nie mogli się odnaleźć, kto właśnie czym zarządza i skąd się rodzi taki bałagan. Więc Wody Polskie, które podlegają w tej chwili, czyli taka organizacja, która została utworzona, podlegają ministrowi Grubarczykowi, czyli Ministerstwu Infrastruktury, a kontrola podlega WIOŚ na przykład na Ministerstwu Środowiska i tak dalej. Można by mnożyć, prawda, te nielogiczności, które tutaj są. To ja cię na chwilę zatrzymam i przeczytam państwu fragment ze stanowiska właśnie koalicji. Przypominamy, że w 2019 roku odebrano kompetencje w zakresie zarządzania wodami, w tym rzekami, Ministerstwu Środowiska i Klimatu i przekazano je do Ministerstwa Infrastruktury, które nie jest w stanie zadbać o stan polskich rzek i wód, a jest skoncentrowane na realizacji inwestycji hydrotechnicznych i żeglugowych. To wyjaśnij, o co tutaj w ogóle chodzi. Dlaczego taka zmiana nastąpiła? No, powiem krótko, Rafale, to jest podział łupów, prawda? Jakoś trzeba było się podzielić. Pan minister Grubarczyk był wcześniej ministrem do spraw mórz i oceanów, a ponieważ prowadzi ważne dla władzy inwestycje absurdalne z punktu widzenia ekologicznego i absurdalne z punktu widzenia zwalczania tej katastrofy, czyli kanalizację, regulację Odry i innych rzek, czyli doprowadzenie do tego, żebyśmy mieli zamiast rzek autostrady wodne, rzeki, można powiedzieć, ukamienowane za pomocą ostróg, nie wiem, brzegi wykamienowane czy wybetonowane, pogłębione, co kompletnie redukuje, każdy przyrodnik to wie, ale już nie tylko przyrodnik, redukuje możliwości samooczyszczenia i takiej odporności rzeki na właśnie też tak, tego rodzaju katastrofy antropogeniczne i klimatyczne. No ale niestety ale w tym czekaj, zatrzymam cię tak. Na chwilę, bo myślę, że nie wszyscy słuchacze są przyrodnikami, tak. Czyli rozumiem, żeby to wytłumaczyć jak w przedszkolu albo w szkole podstawowej. Tak. Rozumiem, że jeżeli domagamy się prostowania rzek i ich czyszczenia, jakby prowadzenia takiej gospodarki, która je reguluje, która zamienia dzikie rzeki w przemysłowe, to możemy się spodziewać, że właśnie mamy takie sytuacje jak w tej chwili, bo te rzeki nie są w stanie same z siebie no po prostu obronić się. Tak, tak. Zubażamy ekosystem, ewidentnie zubażamy ekosystem, bo te wszystkie zatoczki, meandry, trzcinowiska są skasowane, też te przerwane na przykład ostrogi, gdzie się tworzyły wyspy, a tak to było. No, pływam kajakiem po Odrze, więc to z własnymi oczami widziałem, jak się pięknie ta rzeka zaczęła renaturyzować. Niestety my ją w tej chwili zabiliśmy też przez to kamienowanie, budowanie tych ostróg i dokładnie możliwości oczyszczania i odporności rzeki na tego rodzaju stresy, o których mówimy, czyli na przykład te solanki plus niski poziom wód, czy zmiany klimatyczne i zmiany powodowane przez człowieka, no drastycznie spadają. Też możliwości samooczyszczania rzeki i powrotu do takiego dobrego stanu ekologicznego. Ten termin dobry stan ekologiczny jest terminem w ogóle z ramowej dyrektywy wodnej. To, co my robimy na Odrze, no może część ludzi się mało przy tym przejmuje, ale to jest kompletnie sprzeczne z ramową dyrektywą wodną, na co wskazywali naukowcy nasi, prawda, niemieccy naukowcy. Niemcy się nie godzą, prawda, i wygląda, że nie będą u siebie robili ostróg, więc w tej chwili zaczęliśmy robić po swojej stronie tylko ostrogi. To jest zupełnie absurdalne, bo ostrogi mają służyć w pogłębieniu nurtu wody, żeby barki mogły spływać, prawda. Jak zrobimy tylko z polskiej strony, to nic się nie poprawi, prawda, rzeka się wleje na niemiecką stronę. A ramowa dyrektywa wodna o czym mówi? A ramowa dyrektywa wodna mówi o tym, że obowiązkiem krajów Unii Europejskiej jest osiągnięcie tak zwanego dobrego stanu wód. To było do roku 2015, później przesunięto to na rok chyba 2022. Pewnie znowuż mija ten termin, a ten dobry stan wód jest rozumiany jako
czysta woda, prawda, dobrej jakości jakby fizyko-chemicznej woda, ale także dobry stan ekologiczny, dobra morfologia rzeki, czyli nie kanał, nie rzeka skanalizowana, nie rzeka wybetonowana, ale rzeka meandrująca, naturalna rzeka. Może słuchacze gdzieś kiedyś widzieli coś takiego, ale naturalna rzeka to jest rzeka z dużą doliną, meandrująca, niezabudowana wałami, bo to jest sztuczny, prawda, twór przez człowieka zrobiony, który jest zupełnie nieodporny nie tylko na takie stresy, z którym się spotykamy, takie katastrofy, ale także na powodzie, czyli zwiększamy przez kanalizowanie rzek, zwiększamy ryzyko powodziowe i zwiększamy ryzyko suszy, bo prawda, powódź i susza zaczynamy wiedzieć, że to są dwa zjawiska tego samego kryzysu klimatycznego. I także no, to, co rząd robi z tym pomysłem, bo trzeba wiedzieć, że to jest w ogóle gigantyczny pomysł, to jest regulacja Odry, regulacja Wisły, połączenie kanałami, prawda, Wisły i Odry, połączenie Odry kanałem z Dunajem, połączenie Bugu, prawda, gdzieś tam do Morza Czarnego, to są tego rodzaju plany, roztacza rząd i wydaje na to pieniądze. Są naprawdę planami sprzed 100 lat. To mogły być dobre, jak nie mieliśmy kolei, nie mieliśmy innych rodzajów transportu, ale dzisiaj przy tych zmianach klimatycznych i przy braku wody to jest naprawdę wydawanie pieniędzy na niszczenie rzek, niszczenie czego, ekologii i wzrost zagrożenia, no niestety. A z czego twoim zdaniem wynikają takie plany, wizje, wyobrażenia i to te decyzje o takim masowym, jak rozumiem, w PRL-u, tak, planach takich modernizacyjnych? No, dobrze się odwołujesz do PRL-u, dokładnie to są wizje, takie gigantomańskie wizje. Moim zdaniem one wynikają z takiego pojmowania polityki, że to polityki efektów, prawda, bo pan minister pytany wczoraj o to na komisji sejmowej, on podtrzymał, że on mówi, że jest na poziomie poniżej progu jest teraz 8 cm wody, jak oni budują kolejny stopień, to będzie więcej tej wody. No, lokalnie załatwią problem, ale za tym stopniem będzie zero wody wtedy. On jakby nie widzi tego, że odtworzenie jakby zasobu wody retencji to nie polega na tym, że wybudujemy zbiorniki sztuczne i stopnie wodne. Albo nie ma wiedzy, albo udaje, że tutaj nie ma wiedzy. No, wynika to, mój Rafale, po prostu no, z absurdalnych pomysłów politycznych, bo to są decyzje polityczne, tak jak decyzją polityczną było przekopanie Mierzei, to jest inny rodzaj, prawda, Mierzei Wiślanej, i to, że no, część ludzi się cieszy, że mamy taki piękny przekop, z którego gospodarczo nic nie będzie. Będą tam pływały jachty, może łódki, kajaki, ale tam żadne barki nie będą pływały, po prostu to. A jeśli to w ogóle, to w takiej ilości, że to w ogóle nigdy się nie zwróci. Ten profesor Rydzkowski, który nam robił analizę ekonomiczną, bo zajmowaliśmy się tym przekopem, wskazał, że to będzie się zwracało 450 lat przy koszcie 900 milionów, a koszt wyniósł jakieś 2 miliardy, czyli będzie się zwracało 1000 lat mniej więcej. 900 lat będzie się zwracał ten kanał. To jest miara tego absurdu, prawda, robienia takich gigantomańskich inwestycji. To wracając tutaj do waszego stanowiska, koalicji Czas na Odrę oraz koalicji Ratujmy Rzeki, tutaj wymieniacie w tym stanowisku 4 żądania. O pierwszym już mówiliśmy, czyli żądanie natychmiastowego wstrzymania wszelkich prac i planów regulacyjnych na Odrze. Drugie żądanie, cytuję, pilnego przygotowania i wdrożenia programu renaturyzacji Doliny Odry. Czy możesz tutaj powiedzieć, tak, o co chodzi? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Jasne. Czyli no, dobrze byłoby, żeby ta katastrofa nas skłoniła do właściwego gospodarowania rzekami i wydawania pieniędzy. My nie mówimy, że zero inwestycji, ale my mówimy mądre inwestycje. Inwestycje, które będą szły w duchu tego, jak się zachowuje przyroda, jak się zachowuje rzeka. Ja wiem, że ta władza nie lubi, prawda, Niemców, ale kanclerz Kohl powiedział bardzo mądrą rzecz po dwóch powodziach na Renie w 1993-1994 roku. Powiedział, oddajmy rzekom ich przestrzeń, oddajmy rzekom ich przestrzeń, oddajmy Odrze i Wiśle, prawda, ich przestrzeń. Wisła na szczęście ma tą przestrzeń, bo Wisła jest bardzo mało jakby uregulowana, jest ostatnią dziką, piękną rzeką Europy, ale Odrę trzeba było zostawić w spokoju. Co to oznacza? Że my tworzymy po pierwsze możliwości retencji od źródeł, od źródlisk tej rzeki, czyli od gór, od Sudetów, od Karpatów, przez poszerzanie wałów, czyli możliwości polderów zalewowych, chronimy mokradła, zachowujemy wodę, prawda, na wypadek kryzysu suszy,
ale też zachowujemy możliwości jakby rozlania się rzeki na wypadek katastrofalnej powodzi, prawda? Nie, żeby ta rzeka się nie skoncentrowała, nie rozwaliła nam miast, prawda, jak było w 1997 roku. I tego rodzaju działania renaturyzacyjne zwiększają też odporność rzeki na stresy, o których tu mówimy, prawda? Na katastrofy, stresy, może jak się to mówi fachowo, ale to chodzi o katastrofy, czyli nadmierny zrzut, prawda, ścieków, na mało wody, gdzie przyroda sobie nie radzi, bo po prostu sobie jest trudno i bo rzeka wysycha, jest bardzo gorąco. I wiemy, no wszyscy przyrodnicy mówią, że im bardziej różnorodna będzie rzeka, im więcej będzie zatoczek, im więcej będzie starorzeczy, prawda, odtworzonych, to nawet na wypadek takich katastrof, to część ryb się mogłaby schować w takich starorzeczach. To być może nawet powinno być jakoś sterowane. Krótko mówiąc, robimy politykę, musimy zaplanować po tej katastrofie, bo mamy naprawdę, wygląda, że mamy na dnie Odry, mamy grób. Proszę, to jest coś wyjątkowego. Po prostu mamy tony, kilometry, tysiące, miliony ryb, prawda, i skorupiaków, i organizmów żywych, martwych. Jak będziemy wiedzieli, jaka przyczyna, uporządkować musimy tą sytuację, prawda, jakoś to wysprzątać, to musi się za pomocą, nie wiem, czynników biologicznych pewnie rozłożyć, to nie od razu, i wtedy zaplanować jakby przywrócenie ekosystemu tej rzeki łącznie z żywymi organizmami, które w niej były. To jest ten plan i tu chcemy zaprosić międzynarodowych ekspertów, bo były w historii takie historie takich dużych katastrof, prawda, na innych rzekach, gdzie można skorzystać z takiej wiedzy, no, ekspertów, jak to odtwarzali, a nie wydawanie pieniędzy na dalsze regulowanie, kanalizowanie tej rzeki, bo to jest przeciwskuteczne, to niczego nie zmieni, to za chwilę będziemy mieli następną katastrofę. Trzecie żądanie z waszego stanowiska, cytuję, żądamy objęcia rzek siecią stałego monitoringu. Proszę wyjaśnij. Tak, no, okazuje się, że w Polsce my możemy tylko podjechać, pobrać próbkę, przebadać ją i wtedy mamy jakiś wynik. Niemcy, no trochę może bogatsi od nas, ale też nie jest to aż tak bardzo kosztowne, mają co najmniej 3 stacje automatycznego monitoringu, gdzie podstawowe parametry wody są mierzone i wyświetlane właściwie w internecie, każdy może sobie wejść, zobaczyć. Ba, nasi naukowcy z tego skorzystali, właśnie typując między innymi te sinice i te toksyny, które one mogły wyprodukować, na podstawie tych badań w internecie, które widzieli, i tych parametrów, prawda, wzrostu zasolenia, wzrostu tlenu, bo sinice między innymi produkują bardzo dużo tlenu, czyli to i my powinniśmy mieć tego do stację. Wygląda na to, że ten postulat, prawda, pani minister Moskwa ogłosiła, że chcą zrobić taki system automatycznego monitoringu rzek, pewnie Odry, Wisły, może najważniejszych dopływów, no i to byłoby bardzo pożądane, bo wtedy... Ale ogłosiła to teraz, czy wcześniej? Tak, nie, ogłosiła to chyba 2 dni temu. A powiedz mi, od kiedy wy się domagacie jako Koalicja Organizacji Społecznych Ekologicznych tego postulatu? No powiem szczerze, że to powstało jakby teraz też. To powstało, no, myśmy może ciutkę wcześniej to zaczęli postulować, bo właśnie ci naukowcy nam zwracali uwagę, że korzystają, czyli podczas tej katastrofy, tu nie będę twierdził, że myśmy sobie chyba nie zdawali sprawy, jak to jest ważne, prawda? Teraz sobie uświadomiliśmy, że takie automatyczne pomiary, jak w przypadku powietrza, o którym już wiemy, prawda, że mamy tam podstawowe parametry, nawet każdy sobie może kupić pyłomierz i zmierzyć pył zawieszony, no być może powinny być też mierzone w wodzie, nawet dzisiaj żeśmy rozważali, powiem, w mojej ekounii, czy nie mieć jakby swoich prywatnych wskaźników, którymi podstawowe parametry będziemy mierzyli dzień i noc, prawda, automatycznie, bo prawdopodobnie to nie jest aż tak drogie. No, ta katastrofa, no żebyśmy dobre lekcje z niej wyciągnęli, prawda, państwo i organizacje społeczne, obywatele, im więcej będzie takich pomiarów, no tym szybciej będziemy w stanie pewnie ogłaszać alarm i się bronić przed tego rodzaju sytuacjami, które mogą się powtarzać niestety. To prawdopodobnie to trzeba bardzo zadbać o to, żeby one się nie powtarzały, ale mogą się powtarzać. W swoim stanowisku domagacie się również systemowego wzmocnienia służby ochrony środowiska. Co z tą ochroną środowiska, z służbą jest nie tak? No, Rafale, no to już cytowałeś po prostu. Pan minister Grubarczyk, który odpowiada za gospodarkę wodną, proszę Państwa, zajmuje się jedną rzeczą. Inwestycjami i żeglugą śródlądową, budową dróg, autostrad wodnych tak zwanych. To naprawdę to jest bardzo wąski wycinek gospodarki wodnej, bo gospodarka wodna to jest woda pitna, to jest ekosystem, prawda, zapewnienie wody właśnie jakiejś równowagi, prawda, to jest oczyszczanie wód, to są kwestie powodziowe, kwestie bezpieczeństwa, a nie wydawanie pieniędzy
na transport barkami, bo tu chodzi o transport barkami. My nie mówimy transportowi nie. Ja pływam kajakiem, łódkami, motorówkami. Ta rzeka pięknie funkcjonowała, jeśli chodzi o turystykę, rekreację i środki, prawda, które po niej pływały, ale barki to jest kompletnie nierealne. Bo może być tak, że i to jest bardzo prawdopodobne, że postawią jakby te wszystkie drogi wodne, wybudują te stopnie, zabetonują tą rzekę i nie będzie wody, i tak nie będzie po czym pływać po prostu, bo będzie za mało wody. To się wydarzyło w tej chwili na Dunaju, to się wydarza w tej chwili na Renie. To powinny być dzwonki alarmowe, że jak tak bogate w wodę rzeki, prawda, nie mogą realizować funkcji transportu, to koncentrowanie się na funkcji transportu przez państwo tutaj, i płacenie przez nas podatników jest absurdem. Więc postulujemy, żeby włączyć to do ministerstwa, tak jak było w moich czasach. Ja zarządzałem przez rok, prawda, nawet gospodarką wodną. To było w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, bo woda to jest zasób naturalny. Na wodę nie można patrzeć przez pryzmat tylko transportu, którego nie będziemy realizować. To mówię jako inżynier ekonomiki transportu. Naprawdę się trochę na tym znam, studiowałem. To się nie da zrobić. To jest wyciąganie pieniędzy z kieszeni podatników po to, żeby, to co powiedziałem, żeby właściwie, nie wiem, zarobić w force, a co zostanie, to potop. No właśnie, bo też są przecież różnego rodzaju ostrzeżenia, czy w Europie, czy w Polsce, że z tą wodą będziemy mieć w następnych dekadach coraz większe wyzwanie, w sensie taką też pitną. Absolutnie i dlatego widać, zresztą mamy kolejny rok suszy, widzimy co się dzieje. Jedna z przyczyn tego to jest właśnie susza. Więc zwiększanie, taka praca na rzekach i taka praca też resortu środowiska, innych resortów, żeby zwiększać retencję wód, retencję od, tak jak powiedziałem, od źródlisk, czyli od gór, retencję glebową, retencję, prawda, w dolinach rzecznych. A zatrzymam cię tutaj jeszcze, jakbyś mógł, Radku, powiedzieć dla słuchaczy, którzy nie znają tego terminu. Co to znaczy retencja? Już dobrze, widzisz, dobrze, że mnie to łapiesz. Retencja to chodzi o zatrzymywanie wody. Czyli jak mamy na przykład torfowiska czy mokradła, to nie zmierzamy do tego, żeby to osuszyć, prawda, jak kiedyś bywało, i tam, nie wiem, wprowadzić teraz jakieś łąki czy coś na jakiś czas, a wręcz przeciwnie. Zachowujemy szczególnie te torfowiska mokradła, różne oczka wodne, żeby to były te gąbki naturalne, które trzymają tą wodę i później oddają ją wodę, dzięki temu ją mamy w rzekach. Prawda? Im więcej takich elementów w krajobrazie będzie zachowane, łącznie z drzewami, prawda, bo w ściółce leśnej też, proszę Państwa, pada deszcz, to w ściółce leśnej bardzo mocno się magazynuje ta woda. I w dolinach rzecznych, im szersza ta dolina, prawda, im więcej tej przyrody, tym bardziej się magazynuje. Ba, w miastach mamy przecież z tym problem. Słynna betonoza, co powoduje, że woda opadowa, coraz szybciej spadająca, bo są takie nawalne deszcze, powoduje, że one bardzo szybko po tym betonie spływają i tylko robią nam problemy. Powstają powodzie w miastach. Więc tu też trzeba, można powiedzieć, rozbetonowywać i stwarzać retencję, czyli wsiąkanie jakby tej wody w glebę. To o to chodzi, żeby ta woda mogła nawet z tych szybkich opadów jak najwięcej wsiąknąć w glebę i później przez wody podziemne, bo to są przepływy połączone, prawda, rzeka to nie jest tylko to, co w korycie, ale co najmniej 2/3 rzeki to jest zasilanie z wód podziemnych, więc które są zasilane między innymi z tej gleby, prawda, w której łapiemy deszcz. Czyli to jest zmiana filozofii. Nasza filozofia polegała na tym, że mieliśmy więcej wody, więc spuszczaliśmy tą wodę. Wszystkie rowy melioracyjne były nastawione, nie miały zastawek tak zwanych i spuszczały wodę do Bałtyku przez rzeki. W tej chwili właśnie powinniśmy na rowach melioracyjnych odtworzyć zastawki, łapać tą wodę na małych oczkach wodnych, na małych zbiornikach też. Nie mówimy o dużych zbiornikach, bo to jest problematyczne dla przyrody, czyli te zapory, o których mówi Grubarczyk, prawda, wielkie zbiorniki są strasznie problematyczne, bo one właśnie, można powiedzieć, one tutaj mają wielkie parowanie i burzą ekosystem, uniemożliwiają migrację jakby ryb i organizmów, które są z natury, prawda, migrują wzdłuż cieków, wzdłuż wód. Więc to jest przyrodniczo bardzo, bardzo wątpliwe, tego rodzaju duże zbiorniki na rzekach, chyba że obok, ale tak jak mówię, bardziej tu nam się podoba ta zbieranie, czyli retencja wody, czyli zbieranie tej wody dokładnie w krajobrazie, w dolinach rzecznych, w tym, co jest naturalne, prawda, czyli torfowiska mokradła, które mają takie pojemności retencyjne wielokrotnie, prawda,
z kilograma torfu tam się da zmagazynować dziesiątki kilogramów wody, prawda? Bo to są tego rodzaju rośliny, które magazynują sobie i trzymają tą wodę, oddają ją. A myśmy niestety torfowiska dosyć mocno zniszczyli, ale można je odtwarzać. Powiedz mi, Radku, jakie lobby jest zainteresowane tym, żeby więcej środków z naszych podatków szło na regulację rzek, na budowę tych dróg wodnych, o których mówisz, a mniej czy w ogóle na tą renaturyzację naszych rzek? Kto jest tym zainteresowany? Jakie firmy, jakie grupy interesują? Rafał, odpowiedź jest tu bardzo jakby smutna, prawda? Całe lobby właściwie hydrotechniczne, związane z gospodarką wodną, związaną z wodami polskimi, jest nastawione na technikę i na betonowanie. Ale jakie to są firmy, bo to co to są? Czym ci ludzie, czym te środowiska, czym te grupy się zajmują, jakie usługi, jakie produkty, jakbyś tam mógł przybliżyć? W tej chwili chyba, mam nadzieję, że się nie pomylę, ale jak się pomylę, to najwyżej będą na mnie krzyczeć. W tej chwili tą regulację realizuje Budimex, prawda? Za około 500 milionów, aha, to może dobre pytanie, prawda? To są pieniądze z Banku Światowego, to co jest za co jest regulowana w tej chwili Odra, czyli między Krosnem Odrzańskim a granicą Niemiec, powstaje w tej chwili kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset, prawda, ostróg, czyli naprawdę rzeka jest kamienowana, biały kamień, prawda, który jest sypany w rzekę i na brzegi, prawda, jest sypany, umacniane są brzegi. Robi to właśnie firma, którą Budimex i inne firmy wykonawcze. Robi to za nasze pieniądze, proszę Państwa, za pieniądze z Banku Światowego, który dał te pieniądze pod warunkiem nie żeglugi, nie budowy tych, tylko pod warunkiem ochrony przeciwpowodziowej. Patrz w możliwości wpłynięcia dwóch lodołamaczy. Ja nie kpię, tak? To jest uzasadnienie, prawda, żeby te lodołamacze mogły wpłynąć. Pod tym pretekstem, prawda, niszczy się w tej chwili Odrę z pieniędzy Banku Światowego, z pożyczki Banku Światowego, za którą my płacimy jako podatnicy. Walczyliśmy z tym, walczymy właściwie od, można powiedzieć, 7 lat, ale jesteśmy tu bezradni. No. To masz jakby przykład tego lobby. Niestety struktury państwa są jakby tutaj bardzo jakby spięte. Jakie są te przepływy finansowe, to chętnie bym się sam dowiedział, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że skoro tym, prawda, się głównie zajmuje minister Gróbarczyk i Ministerstwo Infrastruktury, no, to można powiedzieć, logicznie oni to wsadzili, ale to jest pełnomocnik do spraw gospodarki wodnej. Funkcja żeglugowa jest, prawda, jedną z funkcji marginalnych właściwie w sytuacji tych zagrożeń, o których tutaj mówimy. No to trochę dziwne, bo z jednej strony mówisz to, o tych procederze, o którym mówisz, z drugiej strony słyszymy o tym, że Bank Światowy jest tutaj na świecie, przyczynia się do ekologii, do ochrony środowiska, duże inwestycje, takie działania proekologiczne. Rozumiem, że diabeł tkwi w szczegółach i tutaj ten diabeł w Odrze pokazuje, że to absolutnie jest coś innego. Protestowaliśmy, pisaliśmy do szefów Banku Światowego na początku, jakbyśmy się zorientowali, czym pachnie ta pożyczka. Mieliśmy ekspertyzy naukowców. Pisaliśmy do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej i niestety no jako organizacje, które się jakby wokół tego problemu zrzeszyły, próbowaliśmy bronić tej Odry, no ale cóż, no, siła pieniądza jest wielka. Zresztą, żeby było jasność, pożyczkę tą załatwił poprzedni rząd, prawda, na końcówce, albo tam lobbyści różni, prawda, których może nie będę wymieniał z poprzedniego rządu. Z Platformy Obywatelskiej i PSL-u, tak? Tak, a ten z ochotą to przyjął i jeszcze rozwija twórczo, czyli już nie tylko mówię o lodołamaczach i żegludze, ale mówi w ogóle o piątej klasie żeglugi, czyli jeszcze bardziej, bo trzecia klasa to jest, powiedzmy, mniej więcej to, co jest, prawda? Czyli 1,5 metra głębokości, czy tam 1,60 metra głębokości. A oni chcą pogłębić na 2,20 metra. Pogłębienie Odry, proszę Państwa, z powodu czy braku wody, powoduje obniżenie lustra wody, czyli usychanie tych wszystkich ekosystemów, czyli lasów łęgowych. Lasy łęgowe to są tak jak lasy deszczowe, lasy, nie wiem, tropikalne, bezcenne w naszym klimacie, bo tam jest największa różnorodność gatunków, prawda? Czyli te towarzyszące lasy rzekom, właśnie takim rzekom jak Odra czy Wisła. No i to, mimo że mieliśmy ekspertyzy i polskie, niemieckie, i międzynarodowe, no nie udało się właśnie
tego powstrzymać i to jest robione. No, po prostu to ze smutkiem widziałem, prawda, płynąc kajakiem, bo płynęliśmy kajakiem z Wrocławia do Berlina, że w ciągu jednego roku, bo ludzie mówią, że jeszcze w ubiegłym roku tego nie było, po prostu jaka fala poszła, bardzo duże pieniądze, także to lobby jest, Rafale, bardzo mocne, a mocne jest naszymi pieniędzmi, no, po prostu, i decyzjami politycznymi, no, co zrobić. To katastrofa obnaża absurd tej roboty i ten fałszywy pretekst. Bank Światowy rzeczywiście ma tutaj mnóstwo na ustach ochrony środowiska, ale to, co się dzieje, po prostu być może to powinno skłonić ich do wstrzymania i rewizji tych planów. Nie wiem, możemy spróbować po raz kolejny podejść, ale już mieliśmy kilka podejść do Banku Światowego, łącznie z takim International Inspection Panel, prawda, który oni mają. Nawet z Waszyngtonu ludzie przyjeżdżali do nas po skargach, ale też się nie udało jakby wstrzymać tego. A powiedz mi, bo na twoim Twitterze można też było przeczytać, czy można przeczytać taki wątek związany z językiem i terminologią, jaką używają dziennikarze, politycy, a jest związana z tą katastrofą. Tak. Możesz to rozwinąć? Tak, tak. No dziękuję za to pytanie. Znaczy z takim smutkiem, ale to zwrócił mi doktor Maślak na to uwagę. Ja to chyba jakby czułem, że coś jest nie tak. Mówienie o tonach ryb, wiecie, to jest takie utowarowienie tych martwych stworzeń, które przecież zginęły cierpiąc, bo wiemy od co najmniej lat 80., że ryba to, mimo że nie ma głosu, to jest strasznie wrażliwa, prawda? Ma skórę wrażliwą i te wielkie ryby musiały, ale też te małe, musiały w wielkim cierpieniu umierać. To zresztą widać, proszę Państwa, jak one wypływały nawet, to nie jest żadna fala je wyrzuciła. One po prostu w tym stresie, z tego poparzenia, z tego czynnika, one wyłaziły właśnie na brzeg. Uciekały na brzeg szukając, nie wiem, ratunku. Dlatego one tak powypływały. No więc leżą te wielkie kłody, nie wiem, leszczy, płoci, sumy gigantyczne. Widziałem 1,5-metrowe tutaj pod Wrocławiem. Dwumetrowy gdzieś tam koło Słubic, prawda, są po prostu taki jak człowiek. W ogóle gigantyczne ryby, które żyją, nie wiem, 30-40 lat. No i chodzi o to, żeby ten język, żeby mówić i nie mówić o truchłach ryb, prawda, mówić o martwych rybach, prawda, tak jak istotą się należy ten pewien szacunek, jak istotom ludzkim, tak samo tym istotom, które zginęły w katastrofie, którą zgotował im człowiek, szczególnie w tych okolicznościach. I mówimy, zamiast tej tony, to ja mówię, że przeciętnie w takiej tonie to jest, tak jak już powiedziałem, powtórzę, około 1000 martwych kilogramowych ryb. Przeciętnie. Ale to jest, tam są i mniejsze, i większe, to znaczy, że a to tylko te wyłowione, a te, które są na dnie i tak dalej, czyli mówimy naprawdę tutaj o setkach tysięcy i prawdopodobnie właśnie milionach ryb i na rybku, milionach skorupiaków, milionach, nie wiem, raków, małży, wielu milionach po prostu. Mówimy o planktonie, który jest zabity prawdopodobnie, czyli mówimy o, że wysterylizowaliśmy rzeki. Człowiek, prawda, jako ta przyczyna, uczynił sobie ziemię poddaną tak, że zrobił podwodną pustynię. Ostatnie pytanie. Czego twoim zdaniem my, obywatele, powinniśmy domagać się od polityków? Znaczy, powinniśmy się domagać jakby uporządkowania tych relacji i na przyszłość uporządkowania tych relacji biznes, przemysł, ścieki, my. Bo tu mówimy tylko o ściekach jakby można powiedzieć przemysłowych, ale do tego też dochodzą ścieki komunalne. Na pewno mogą być zrzuty, prawda, gdzieś tam się coś nie powiodło i na pewno dochodzą. Czyli trzeba jakby bardzo bacznie się przyglądać rzeką i tej ilości ścieków i dużo lepiej jakby to chronić nasze rzeki. To nie ulega wątpliwości. W przypadku takich katastrof powinniśmy się domagać, żeby zrobić z głową ten plan renaturyzacji i rewitalizacji Odry. Nie będzie temu służyła kanalizacja rzeki, to wielokrotnie mówiłem, nie będę do tego wracał. Tego powinniśmy się domagać, żeby zrewidować te plany kamienowania, betonowania, regulowania rzek pod kątem autostrad wodnych, bo nie będzie żadnych autostrad wodnych, a będzie tylko jeszcze większe zniszczenie i jeszcze większe zagrożenie, jeszcze mniejsza odporność na wypadek zmian klimatycznych i wszystkich zmian, które nas czekają jeszcze w tym świecie, który nadchodzi. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Radosław Gawlik, ekolog, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia. Radku, dziękuję za rozmowę.
No bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już przyszły wtorek. Zapraszam. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.